zapuścimy się. Jak się umie, to żeby było nas za dużo. Żeby było nas za dużo. Musimy się jeszcze. Chyba 6 może zejść. Chyba się umie. No, to nie było. Tam jest na nas. A to jest pozycja handlowa. Tak, dzwonić. Dzień dobry. Chcielibyśmy na ręce pana ambasadora bądź kogokolwiek z pracowników ambasady wręczyć kwiatki dla narodu. Bardzo proszę. Dziękujemy. Pamiętam czasy Tiananmen, słynnej rozpędzonej demonstracji, rozjechanej właśnie demonstracji Tiananmen, gdzie przyszła taka spora delegacja złożyć list protestu do ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej. No i nikt nie chciał przyjąć od nich tego listu, w związku z czym oni go wsunęli pod drzwi ambasady. Ambasador odczekał, aż demonstracja się poszła, wybiegł, wyrzucił koniec, ona wróciła. Włożyła mu ponownie ten list, Chińczycy oczekali, a sobie poszła, wyrzucili to, no to do wtedy wróciła. Tak się robili chyba z 15 razy, prawda? No my jako ludzie rozsądni nie będziemy tych 15 razy przychodzili. Niestety sprzedajna, komplotorska, tak się mówi, klasa polityczna Irlandii wcale nie jest zachwycona i tym, że my się z tego cieszymy, że uratowali nas pod okupacją biurokracji brukselskiej. Także to tyle, co ja mam do powiedzenia. Tak, myśmy tutaj w imieniu Unii Polityki Realnej chcieliśmy podziękować serdecznie narodowi irlandzkiemu za odsunięcie widma eurototalitaryzmu na ręce pana ambasadora Republiki Irlandii w Polsce. Wręczyliśmy bukiet kwiatów oraz list prezesa Unii Polityki Realnej pana Bolesława Witczaka w trzech kolorach, wydrukowany na papierze w kolorach flagi irlandzkiej.